Tai, czyli drogi Dziwoląg tajwańskiego producenta. Dziwoląg dlatego, że jest to pierwsze i jedyne urządzenie tego typu, ponieważ wyposażone jest w dwa ekrany. Na górze urządzenia znajduje się ekran Full HD, który jest dotykowy, natomiast w jego wnętrzu znajduje się również ekran Full HD, ale jest to matowa matryca, która pozbawiona jest dotyku. W tej postaci to urządzenie to klasyczny laptop, w tej postaci jest ono tabletem. Oba ekrany mogą działać w tym samym czasie i oba ekrany mogą działać także niezależnie od siebie, czyli na każdym z nich możemy wyświetlać inny obraz. Urządzenie jest naprawdę przyzwoicie wykonane, jest to produkt klasy premium i kierowane jest do osób, które mają zdecydowanie więcej pieniędzy w portfelu, ponieważ będzie dość drogie.